Od wielu lat Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie proponuje kształcenie na kierunku informatyka. Wiele osób wciąż decyduje się na wybór tego kierunku na studiach inżynierskich, bo to po ich ukończeniu zwiększa szanse na zatrudnienie. Ponieważ informatyka zaczyna wkraczać we wszystkie możliwe dziedziny życia, chciałoby się powiedzieć, że nawet zaczyna wkraczać do naszych kieszeni, no bo właściwie wyciągając kartę kredytową z kieszeni, czy też komórkę z drugiej kieszeni, to posługujemy się rozwiązaniami, które dostarczyła nam informatyka. Z myślą o rozwoju zawodowym studenci wybierają dodatkowo specjalności na tych studiach. Te znane studentom od lat to administrowanie sieciami komputerowymi oraz programowanie aplikacji internetowych. Informatyka jest dziedziną, która stale się rozwija, dlatego pojawiają się nowe specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy. Pierwsza dotyczy baz danych i hurtowni danych, druga dotyczy cyberbezpieczeństwa i trzecia dotyczy automatycznych systemów sterowania. W świetle nowych przepisów dotyczących RODO bardzo ważna jest także umiejętność bezpiecznego zarządzania bazami danych w firmach. Fundamentem praktycznie wszystkich rozwiązań informatycznych jest informacja, czyli pewien mechanizm, który pozwala te informacje gromadzić, przetwarzać, udostępniać. W związku z tym, czy to będzie programowanie, czy administrowanie sieciami, czy też specjalistyczne administrowanie bazami danych oraz analiza danych, które tam się znajdują, a już w szczególności specjalność cyberbezpieczeństwo, ale nawet ta dotycząca automatycznych systemów sterowania, które to systemy jakby zaczynają pomału dominować w nowoczesnej gospodarce. Wszystkie te specjalności muszą być, czy też absolwenci tych specjalności muszą być wyposażeni w wiedzę dotyczącą zasad bezpiecznego użytkowania systemów i bezpiecznego takiego administrowania tymi systemami.